Cześć, nazywam się Magdalena Godawa i teraz pokażę Wam, jak z tutek, czyli rurek z gazety, wypleść bransoletkę i pierścionek. Teraz wykonamy bransoletkę. Pomoże nam przy tym, tutaj w tym przypadku puszka, może to być równie dobrze szklanka, słoik, coś okrągłego w rozmiarze naszej dłoni. I pomiędzy dwie gumeczki recepturki ustawiamy przęsła w pionie. Odległość między nimi to jest około 1–1,5 cm. Kiedy już ustawiliśmy pionowe pomiędzy gumeczki, zaczynamy wyplatanie. Wprowadzamy dwa nowe przęsła, jedno z przodu, drugie z tyłu. Końcóweczkami w ogóle się nie przejmujemy. I te przęsełka teraz będą się wymieniać tylko przód i tył. Tu pilnujemy, żeby one się układały w pionie. A te wymieniają się tylko przód i tył. Czyli teraz granatowa do tyłu. I znowu, krzyżując się pomiędzy każdym, czyli górą przerzucając, uzyskamy skrzyżowanie automatycznie. Czyli coś, co jest z przodu, za następne przęsło do tyłu. Pokazuję to w Waszą stronę, ale oczywiście najwygodniej jest pleść przy sobie i tak to róbcie. Kiedy rureczki się kończą, przedłużamy je, nakładając na nią, na kończącą się, można ją zwęzić, aby głębiej weszło w nową rureczkę, albo do środka starej włożyć nową. Wszystkie sposoby łączenia dozwolone, aby połączyć na 1–2 cm jak najgłębiej. I znowu, to co jest z przodu, za następne przęsło do tyłu. Gdy dojdziemy do miejsca, gdzie zaczynaliśmy, po prostu zrobimy okrążenie wyżej. I ilość okrążeń będzie decydowała oczywiście o szerokości naszej bransoletki. Mogą to być dwa, może to być kilka rządków w górę. W miejscu, gdzie dodawaliśmy, teraz widzę, że mamy pełną ilość okrążeń i zakończymy sobie bransoletkę u góry. Te, którymi pletliśmy, przycinamy i chowamy w środku. Tak, że każda znajduje oparcie w pionie i nie wyskakuje na zewnątrz. W dowolnym miejscu zaginamy, prowadzimy przez trzy sąsiednie. Z tyłu, z przodu i do tyłu. Pierwsze zostawiłam delikatnie z oczkiem, ponieważ jak dookoła obejdziemy, jeszcze w to oczko się będziemy wbijać. A za trzecim obcinamy. Teraz już bez oczka, jak najciaśniej do dołu, z tyłu, z przodu i do tyłu. I za trzecim obcinamy. Z tyłu, z przodu i do tyłu. Do samego końca wypełniamy ten schemat i prowadzimy z tyłu, z przodu i do tyłu. Nawet jeśli już nie stoją tutaj rureczki, sięgamy do
trzeciej tu z kolei, a to już jest pierwsza z tych zagiętych, gdzie zostawiliśmy oczko. I przez następne już się będą przeplatać. Prowadzimy z tyłu, z przodu, czyli wskakuje w oczko i do trzeciej sięga, więc przy trzeciej już możemy obciąć i ostatnia, jaka nam została, prowadzimy ją z tyłu, czyli od wnętrza bransoletki, z przodu. Do środka, tu jest trzecia, do trzeciej sięga, przycinamy. Powtórkę z zakończenia mamy po drugiej stronie, ściągamy bransoletkę z tuby, te oczka, które tutaj zostały, końcóweczki, przycinamy, również tak, aby się zablokowały na pionach i nie wyskoczą nam na zewnątrz i w dowolnym miejscu znowu zaginamy i prowadzimy przez trzy sąsiednie. Z tyłu, z przodu i z tyłu. I te trzy sąsiednie też trzeba pokonać, czyli prowadzimy z tyłu, z przodu, do tyłu, do trzeciej, obcinamy i ostatnia w ten sam sposób. Od tyłu, przodem i znów jest w środku, przy trzeciej obcinamy. I to jest gotowa bransoletka. Trzy rureczki nam zostały z kompletu i z tego możemy wykonać pierścionek. Posłuży do tego nam jakaś okrągła rzecz, na przykład marker albo lakier do paznokci, szminka. I potrzebny nam jest klej szybko schnący dookoła tej okrągłej rzeczy. Prowadzimy nasze rurki. Gdy spotkają się w tym samym miejscu, po prostu zawracają o 180 stopni. Biegną do tyłu. Tutaj już jest miejsce, gdzie możemy je tylko zlepić, czyli mocujemy końcóweczki do tego, które się oplata dookoła. Raz, dwa, trzy. I ściągamy taki rozmiar akurat na mały palec. Biżuterię możemy zalakierować, pomalować, będzie zabezpieczona wówczas przed wilgocią, deszczem i śniegiem. Thank you.